przełomowa decyzja sądu w sprawie Britney Spearsa. Sąd w Los Angeles zdecydował o zakończeniu kurateli nad Britney Spears. Sąd w Los Angeles zarządził w piątek zakończenie trwającej ponad 13 lat kurateli nad amerykańską gwiazdą pop Britney Spears. Z dniem dzisiejszym kończy się nadzór kuratorski nad Britney Jean Spears i jej majątkiem, orzekła sędzia Brenda Penny. Wokalistka nie uczestniczyła w przesłuchaniu, ale w poście na Instagramie napisała: kocham moich fanów tak bardzo, że to szalone. Myślę, że będę płakać przez resztę dnia. To najlepszy dzień w życiu. 39-letnia Spears od miesięcy apelowała w sądzie o zakończenie nadzoru kuratorskiego decydującego o jej życiu osobistym i majątku wartym 60 milionów dolarów. W piątek mówiła, że chce się teraz trochę nacieszyć życiem, zanim podzieli się swoimi przyszłymi planami zawodowymi. Jest zaręczona i zamierza poślubić długoletniego partnera Sama Asghari. Free Britney. Ruch poparcia dla wokalistki. Adwokat wokalistki Matthew Rosengart, zwracając się do sądu, zaznaczył, że ustanowiona została siatka bezpieczeństwa w celu uregulowania kwestii finansów i osobistej opieki nad jego klientką. Chciałby doprowadzić do zbadania ewentualnych błędów finansowych w zarządzaniu przez sprawującego wcześniej funkcję kuratora córki Jamie Spearsa. Uzależnił to od woli piosenkarki. To był historyczny dzień dla Britney Spears, ocenił. Dziękował fanom ruchu poparcia #Free Britney, twierdząc, że był niezbędny do osiągnięcia sukcesu. Wielbiciele gwiazdy kwestionowali zasadność objęcia jej restrykcjami. Argumentowali, że w tym samym czasie z powodzeniem koncertowała na całym świecie i zarabiała miliony dolarów. Jamie Spears przyczynił się do ustanowienia kurateli nad córką i nadzorował ją od 2008 roku. Stało się to w następstwie załamania nerwowego, jakiego doświadczyła piosenkarka. Zażywała także narkotyki. Za pośrednictwem adwokatów ojciec Britney Spears zapewnił, że pomógł uporządkować karierę zawodową córki i zawsze działał w jej najlepszym interesie.